Dzień dobry wszystkim. Będę opowiadał o kryptografii. Strasznie się cieszę, że tak dużo się, że tak się pięknie rozmnożyły te kryptograficzne tematy na konferencji w tym roku. Chyba udało mi się ludzi zachęcić, czy pokazać, że to nie jest aż takie straszne. To dzisiaj spróbuję trochę straszniejsze, trochę głębiej wejdę w tematykę. O mnie. Być może ktoś tam się spotkał z moim programem. Tak, ktoś się spotkał ze tunelem? Tak, kilka osób się spotkało, fajnie. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z LIPP11 albo z engine'em PKCS11. Nikt? O, jedna osoba się spotkała. W ogóle ze standardem PKCS11? Ktoś wie, co to jest PKCS11? To jest taki interfejs, takie API zdefiniowane, przez które się można skomunikować z kartami kryptograficznymi właśnie. Mniej więcej od 2 lat jestem opiekunem interfejsu między kartami PKCS11 a OpenSSL-em, taki mój nowy projekt. A tu będę opowiadał o ewolucji czegoś, co zacząłem już kilka lat. Funkcji skrótu. Pierwsza wersja tej funkcji skrótu wystartowała w konkursie na SHA3. Tam bardzo ciekawą kryptoanalizę zebrała. Chyba o to chodziło przede wszystkim. Druga wersja posłużyła mi do obrania doktoratu. No i tutaj jakby jest kolejna iteracja, 4. i 5. Opowiem, co to są funkcje skrótu, taki wstęp, taki baseline, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, o co w ogóle w tym chodzi i jakie wymagania mamy wobec funkcji skrótu, bo posługujemy się tym pojęciem jakoś tam plus minus intuicyjnie, fajnie by to było usystematyzować. Później opowiem o tych klasycznych funkcjach skrótu, przez które przez wiele, wiele lat, aż do właściwie konkursu na SHA3, no to te wszystkie funkcje skrótu, z którymi się spotkaliśmy, to były właśnie funkcje bazujące na tej konstrukcji Merkin-Damgarda i będę o tym opowiadał. No i później opowiem o tym, o swoim pomyśle poprawienia tego. No i o pomyśle poprawienia tego poprawienia. Więc tak, funkcje skrótu. Funkcje skrótu to są takie funkcje, które mają wejście dowolnej długości, jakiś tam strumień bajtów czy bitów i wyjście o stałej ustalonej długości dla danego wariantu funkcji skrótu. No i fajnie by było, żeby ten rozkład, żeby ta zależność od wejścia na wyjście była w miarę równomierna. To są wszystkie wymagania, jakie mamy wobec funkcji skrótu właściwie. Teraz tak, ktoś zna tą funkcję skrótu? Tak, do czego służy? Do sumy kontrolnej czego? PESELa. Kto powiedział PESELa? Mam notesik. Gratuluję. Druga funkcja CRC32. Ktoś słyszał? Ktoś wie, do czego służy? Błędy transmisji, tak? Było kilka takich rzeczy, które używały. Tak? Dyskietki na przykład do wykrywania błędów. Tak? Trzecia funkcja, ktoś wie? Jakieś tam zliby, jakieś tam takie tego typu rzeczy używają. Funkcja kryptograficzna, funkcja skrótu. Tutaj jest pewna taka konfuzja, tak? No bo jeżeli mamy funkcję skrótu i mamy kryptograficzną funkcję skrótu, to czym to się różni? No różni się tym, że zwykła funkcja skrótu, ona służy do wykrywania modyfikacji danych, może być używana, ale nie do wykrywania celowych modyfikacji danych, tylko do wykrywania przypadkowych modyfikacji danych, tak? Jakiś błąd transmisji. Znaczy one powinny być, na przykład ta pierwsza z funkcji,
ona jest zrobiona tak, żeby wykrywać, jak ktoś zamieni dwie cyferki, wpisze w odwrotnej kolejności. Żeby ta cyferka kontrolna się zawsze zmieniła, jeżeli ktoś tego typu błąd zrobi. Albo jedną cyferkę zmieni, żeby się zmieniła. No więc tego typu rzeczy wykrywa. Natomiast oczywiście da się w sposób trywialny wygenerować poprawny kod, znając algorytm, bo tych możliwości jest niewiele, chociażby z tego powodu. W przypadku funkcji funkcji kryptograficznych szukamy trochę bardziej złożonych własności. Pierwsza rzecz to jest jednokierunkowość. Tak? Chcielibyśmy, żeby funkcje skrótu były funkcjami jednokierunkowymi. Ten termin jeszcze wróci kilka razy w mojej prezentacji, żeby na podstawie wyjścia nie można było nic powiedzieć o wejściu, o tej wartości, która podlega skracaniu. Tak, druga rzecz, kryptolodzy mądrzejsi ode mnie twierdzą, że nie da się jej sprowadzić do pierwszej ani w drugą stronę, że to jest osobna własność, że na podstawie jakiegoś jednej wartości skrótu, żeby nie można było znaleźć innego wyjścia, które tą samą funkcję, która tą samą wartość daje. No i trzecia rzecz to jest odporność na znalezienie kolizji. Cóż to są te kolizje? I czym to się różni od znalezienia drugiego przeciwobrazu? Otóż drugi przeciwobraz to jest druga dana wejściowa, która ma która daje taką samą wartość skrótu jak pierwsza, jak jakaś zadana. Czyli jedną mamy ustaloną, a drugiej szukamy, która jest inna, a jednocześnie daje ten sam skrót. Natomiast w przypadku kolizji szukamy dwóch wartości. Mamy pełną swobodę wyboru tych wartości, dwóch dowolnych wartości, które dają ten sam skrót. Czy to jest prostsze? No tak. Zaraz zobaczymy dlaczego. Już abstrahując od funkcji, od kryptografii, od wad funkcji skrótu, które gdzieś tam w środku mogą być schowane. Jest coś takiego, co się nazywa paradoksem urodzinowym. No jak zawsze się to tłumaczy, że jak mamy klasę, to już tam około 23 osób w klasie, mamy 50% szansy, że dwie osoby w klasie mają urodziny tego samego dnia. I to prawdopodobieństwo później rośnie przy 365 dniach. Na duże liczby to się przekłada w ten sposób, że jak chcemy zapewnić bezpieczeństwo na poziomie takim, jaki jest obecnie uważany za akceptowalny, typu 2 do 128 dla symetrycznych algorytmów, że potrzeba 2 do 128 iteracji czegoś tam przeprowadzić, żeby atak był skuteczny, czy ten rząd wielkości, no to potrzebujemy aż dwa razy tyle prób. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, to potrzebujemy aż dwa razy tyle długości wyjścia funkcji skrótu. Tak? Czyli dlatego te funkcje skrótu nie są krótsze w tej chwili powszechnie używane niż 256 bitów właśnie. Tak? Dokładnie rzecz biorąc, tak troszkę dokładniej rzecz biorąc, to taka funkcja 2 do 256, żeby mieć prawdopodobieństwo 50% znalezienia kolizji, to trzeba tych funkcji wygenerować rzędu 1,2 razy 2 do 128. Trochę więcej niż pierwiastek z tej wartości. Także stąd to się bierze. Do czego używamy funkcji skrótu kryptograficznych? Do wykrywania celowych modyfikacji. No i tu funkcje skrótu, tak, znamy MD5, SH1, SH2, RIPMD przez pewien czas było takim konkurentem dla SH1. Wszystkie z wyjątkiem SH3 z tych funkcji są właśnie oparte na schemacie Merkle-Damgarda, o którym będę opowiadał. Jak liczymy funkcję skrótu, to trochę jak to wygląda od strony API. Tak, mamy inicjalizację, gdzie sobie ustawiamy początkowe wartości tego stanu, który będziemy aktualizować. Później aktualizujemy ten stan wielokrotnie dla kolejnych porcji danych, bo możemy liczyć skróty większych bloków danych, niż nam by się zmieściły w pamięci, wobec tego to ta funkcja może być wywoływana wielokrotnie. No i finalizację. I takie
takie spostrzeżenie, jeśli chodzi o kolizję, o wykrywanie, o zabezpieczenie przed kolizjami, to aktualizacja musi je zapewnić. Jeżeli chodzi o pozostałe własności, to wystarczy, że zapewni je finalizacja. No i do obiecanej konstrukcji Merkle-Damgarda, tutaj mogą się zacząć rzeczy, które już nie wszyscy będą wiedzieli. Konstrukcja wygląda tak, że mamy pewną funkcję, ona się nazywa mądrze funkcją kompresji, która jest funkcją jednokierunkową. To jest taki święty graal kryptologów, jednokierunkowość, że coś się dzieje w jedną stronę, a w drugą stronę się nie da. Mamy jakiś taki matematyczny konstrukt, o którym za chwilę opowiem więcej, który ma tą jednokierunkowość zapewnić. I strumień danych wejściowych dzielimy na bloczki, tam w przypadku tych wspomnianych funkcji 512 bitów albo 1024 bity, tak, dla tam SHA 512 na przykład. Dzielimy na bloczki i te bloczki wprowadzamy na wejście funkcji kompresji. Razem z wartością poprzedniego bloku, czy na początku jest jakąś tam wartością wektora inicjującego. I teraz, jeżeli będziemy w stanie znaleźć jakieś bloki wejściowe, które dadzą nam tą samą wartość w tym miejscu, dwa bloki, które dadzą nam tą samą wartość w tym miejscu, no to mamy kolizję. Jak to wygląda na przykład dla SHA-1, taka funkcja kompresji jednokierunkowa? To jest tak, tu mamy jakąś rotację bitów, tu mamy jakąś prostą funkcję typu XOR, AND, OR, takie operacje z czterech słów. Tak, tutaj mamy 5 32-bitowych słów na wejściu, tyle samo na wyjściu. Tutaj mamy operację dodawania modulo. Tutaj wprowadzamy stałą, która jest, też się zmienia. Są cztery różne stałe i cztery różne funkcje F. I tutaj wprowadzamy kawałek z tych 512 bitów, które wchodzą tam przetworzone. I wykonujemy to wszystko razem 80 razy, no i mamy szansę, że wierzymy, że to jest jednokierunkowe, że to się w drugą stronę nie da przeprowadzić. Wada tego, no 80 razy jak coś iterujemy, no to zajmuje trochę czasu, nawet jak jest proste. Tutaj warto zauważyć, że jak tutaj te cztery rzeczy dodamy, to zanim one trafiają do pierwszego fragmentu, do pierwszej 32-bitowej liczby, która w następnej iteracji z kolei trafia do drugiej. Także do pewnego stopnia troszkę się da zrównoleglić te operacje, tak, że dwie rundy jesteśmy w stanie mniej więcej liczyć w tym samym czasie. Tak, bo nie korzystamy z wyniku jednej rundy natychmiast. Także jest pewna, ale jednak bardzo ograniczona możliwość zrównoleglenia tego. Ale jest, jakkolwiek jesteśmy ograniczeni, tak? Te 40 rund wykonuje się jedna po drugiej i co druga runda zależy od wyników z poprzedniej. Tych takich nietrywialnych wyników, które tutaj trzeba tą funkcję F policzyć, dodać i tak dalej. No to jest, powiedzmy, prosta operacja rotacji. Rotacja to jest po prostu przestawienie bitów. No i finalizacja. Tutaj dochodzimy do tego ataku, o którym pierwszego dnia usłyszeliśmy, tego length extension. Otóż finalizacja polega na tym, że po prostu na końcu dopisujemy liczbę przetworzonych bitów, całkowitą liczbę przetworzonych bitów. Uzupełniamy blok do końca zerami
i przetwarzamy go normalnie, tak jakby to był blok wyjściowy. Stąd ten atak jest taki trywialny, tak, że wystarczy ten blok dopisać i później można dopisać cokolwiek do niego. I zrobić kolejną finalizację i dostać kolejny poprawny skrót zaczynający się od tej samej liczby. Także jeżeli sekret był na początku, no to w nowym skrócie też sekret będzie liczony na początku. Bezpieczeństwo tego rozwiązania generalnie są pewne takie mniej lub bardziej teoretyczne uwagi do samej konstrukcji Merkle-Damgarda. Ona ładnie można udowodnić, że jeżeli funkcja kompresji, tak, jest funkcją jednokierunkową, zachowuje się jak random oracle, też kolejny święty graal kryptografii, no to konstrukcja jest bezpieczna. Natomiast w praktyce kryptolodzy pokazują, że jeżeli ta funkcja jednak nie jest do końca idealna, to te własności pozwalają na przykład zamieniać bloki miejscami, jeżeli tylko się znajdzie jakieś fragmenty, ciągi bloków, które mają takie samo wejście i wyjście, no to można je wymieniać miejscami z racji tego, że każdy blok jest identyczny. Każda funkcja kompresji jest dokładnie identyczna. No i length extension, o którym opowiadałem przed chwileczką. Wydajność, no jeżeli musimy przy każdym bloku zapewnić jednokierunkowość, przy każdej iteracji, no to no nie ma niestety szans działać jakoś super szybko. Tak, też idea tych wielokrotnych iteracji funkcji rundy, żeby uzyskać funkcję kompresji, nie za bardzo się daje zrównoleglić. Tak, no z tego prostego powodu, że każda kolejna operacja musi korzystać z wyników poprzedniej iteracji. W tym wypadku tego SH1, o którym mówiliśmy, na przykład co druga, ale jakkolwiek sporo jest tego. Więc tutaj widziałem pewną możliwość poprawienia tego rozwiązania. No i dochodzimy do mojego pomysłu. Pomysł jest taki. Jeżeli faktycznie tak jest, jak mi się wydaje, że jest, że jednokierunkowość jest wymagana jedynie w finalizacji, to nie róbmy jej przy każdym kroku. Nie przetwarzajmy każdego bloku danych tej operacji nie dało odwrócić, bo nie ma takiej potrzeby, bo to jest marnowanie czasu, który możemy zużyć na coś innego. Pomysł jest taki. Zamiast mieć jakiś blok danych, który iterujemy, który przetwarzamy z kolejnymi porcjami danych wejściowych, dane wejściowe dzielimy na fragmenty po 128 bitów, tak, nie po 512, więc trochę krótsze, i przetwarzamy, ksorujemy je również 128-bitowym elementem wektora stanu. Jest taki wektor stanu czteroelementowy i te cztery elementy wektora stanu przetwarzamy zupełnie niezależnie, używając czterech różnych funkcji nieliniowych. Tak, to jest dla całej rodziny StreamHash właściwie wspólna metoda z dokładnością do ilości bloków. Jedna różnica dotyczy ostatniego wektora stanu, gdzie oprócz poprzedniej wartości i wartości wejścia doksorowujemy jeszcze liczbę bitów przetworzonych do tej pory.
co służy dwóm rzeczom. Po pierwsze, uniemożliwia te wszystkie ataki związane z przestawieniami bloków, bo każdy blok jest inny, każda operacja jest inna. A po drugie, załatwia tą sprawę, która jest w konstrukcji Merkle-Damgarda robiona w finalizacji, to znaczy dopisanie na końcu liczby bitów przetworzonych do tej pory. Tutaj ta operacja w przypadku Merkle-Damgarda to jest dopisanie liczby wszystkich przetworzonych bitów. Ja dopisuję za każdym razem liczbę bitów przetworzonych do tej pory, co oznacza, że w każdym bloku, z wyjątkiem ostatniego, będzie to wielokrotność 128. W ostatnim bloku to może być liczba mniejsza od 128. Tak, ten przyrost liczby bitów przetworzonych. No i finalizacja. Finalizacja jest robiona tak, że zapamiętuje sobie stan funkcji. Przypominam, stan funkcji to są te cztery liczby, 128-bitowe. Zapamiętuje sobie tą wartość. Resetuje stan. I wykonuje 12 iteracji mojej nieliniowej funkcji. Podobnie jak w funkcji aktualizacji, uwaga, nie identycznie jak w funkcji aktualizacji. No jedna różnica jest oczywista, tak? Znaczy na wejścia już nie podaję danych wejściowych oryginalnych, no bo one już mi się skończyły, tak? Przetworzyłem już wszystko, co miałem do przetworzenia, teraz to finalizuję, więc podaję te cztery wartości. Tutaj jest różnica względem zwykłego AES-a, znaczy pomijam funkcję ekspansji klucza, która w AES-ie jest, która klucze rundowe przygotowuje na podstawie głównego klucza. Ja tutaj po prostu podaję te cztery wartości w kółeczko na trzy razy. Realizuję te 12 rund i wykonuję na zakończenie, dodaję jeszcze 12 rund i ten wynik, który jest wartością skrótu. Ten wynik, ta wartość funkcji stanu, tego wektora stanu, która jest na końcu, jest wartością skrótu. Jedno pytanie można? Tak, proszę bardzo. Czy te funkcje NLF muszą być identycznie szybkie, żeby ta przetwarzanie równoległe po prostu... No nie musiałbyś spędzać za dużo czasu na sync, że po prostu dobra, to teraz ty możesz to robić, a teraz ty możesz robić, żeby... Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem. Tak. Czy te funkcje mogłyby być różne, tak? To znaczy istotnie różne wydajnościowo. Te funkcje mają jednakową strukturę, wykonują się tyle samo czasu. We wszystkich wersjach funkcji skrótu, w oryginalnej, to może jest dobry moment, żeby opowiedzieć, jak taki NLF wygląda w środku. W pierwszej, drugiej wersji streamhasha, tak, jesteśmy przy czwartej, w pierwszej i drugiej wersji streamhasha to był po prostu SBox, to był po prostu lookup w tabeli. Tak, proste przekształcenie, które zapewnia równocześnie sensowną nieliniowość. Tak, tutaj użyłem funkcji, nieco jak się za chwilę okaże niepoprawnie, funkcji rundy algorytmu AES ze stałym kluczem. Znaczy, bo to są mamy cztery różne funkcje nieliniowe. One są realizowane w ten sposób, że AES jest liczony po prostu z różnymi stałymi kluczami. Także są cztery stałe i one są tutaj używane. Dobrze, finalizacja. Jaki jest efekt wydajnościowy? No efekt wydajnościowy jest taki w porównaniu z tymi funkcjami SHA-256, SHA-512. Obie skale są logarytmiczne, tak? Tutaj jest ilość cykli na byte, czyli im mniej, tym lepiej. Tak, proszę bardzo.
takie bardziej ogólne pytanie odnośnie wydajności, bo tak intuicyjnie można powiedzieć, że im szybsza funkcja skrótu, tym lepiej, ale na przykład do przechowywania haseł używa się bcrypta, który jest dlatego fajny, bo jest wydajnościowo ciężki i tutaj akurat fajnie jest, że on jest ciężki i trudno się brute force'uje hasła, więc im szybciej, tym lepiej, czy im dłużej, tym lepiej, czy to zależy? Dobre pytanie. Do funkcji skrótu im szybciej, tym lepiej. Jak w ogóle w kryptografii? Znaczy generalnie w kryptografii taki side note filozoficzny. Dobrze, nie jest trudno zrobić bezpieczną funkcję, zrobić bezpieczny szyfr, czy bezpieczną funkcję skrótu, czy bezpieczny algorytm. Trudno jest zrobić bezpieczny algorytm, który działa w sensownym czasie. Także tutaj do tego konkretnego zastosowania im szybciej, tym lepiej. Natomiast jeżeli chcemy tego użyć do key derivation, czy do jakiegoś do takiej aplikacji, gdzie dobrze jest, żeby to działało wolno, no to nawet sama wydajność takich surowych obliczeń niekoniecznie jest wystarczająca, dlatego że jeżeli mówimy o bcryptach, eskryptach i tego typu rzeczach, to one są optymalizowane nie tylko pod kątem takim, żeby się wykonywały długo, ale również żeby potrzebowały w miarę dużo pamięci, bo jeżeli funkcja nie potrzebuje pamięci, a tylko się długo wykonuje, no to daje się ją zaimplementować w ASIC-ach efektywnie. I jeżeli ktoś to robi na dużą skalę, łamie, w ogóle idea jest taka, że to powinno się na general purpose software'ze wykonywać mniej więcej z takim samą wydajnością, jak w zoptymalizowanych rozwiązaniach do łamania, żeby to użycie dedykowanego hardware'u nie dawało napastnikowi istotnej przewagi, tak? bo jednocześnie nawet jeżeli używamy tego do haseł, to nie chcemy, żeby napastnik, żeby zatrzymać napastnika, trzeba było spędzić większość czasu naszej aplikacji, która przecież nie służy tylko do sprawdzania haseł logowania, żeby aplikacja się zajmowała tylko sprawdzaniem haseł do logowania. Nie chcemy, żeby użytkownik czekał minutę, nasza aplikacja mu bezpiecznie klucz. To drugie takie krótkie pytanie do tych ASIC-ów. Jakie są takie typowe triki, żeby zwolnić, że tak powiem, taką optymalizację sprzętową na takich? Typowy trik jest taki, że generujemy, że na podstawie tego hasła generujemy sobie jakąś tablicę, a później tą tablicę liczymy z niej skrót. Tak w skrócie. W uproszczeniu pewnym taki tego typu mechanizmy są. Najlepiej jeszcze ten skrót liczymy od tyłu. Znaczy w jedną stronę wypełniamy tablicę, a w drugą stronę liczymy skrót, żeby na samym końcu trzeba było przetworzyć to co policzyliśmy na samym początku, żeby gdzieś to trzeba było zapisać fizycznie. No, tego rodzaju rzeczy. Także są te dwie funkcje SHA, najpopularniejsze w tej chwili, 256-bitowa i 512-bitowa. Tutaj jest taka ciekawostka, że ta 512-bitowa jest szybsza, to znaczy mniej cykli na bajt potrzebuje, chociaż jest bezpieczniejsza. Ktoś wie dlaczego? Bo może długość słowa, czy coś? Kto był pierwszy? Chyba tutaj gdzieś. To dobrze, na szczęście mam dużo, dużo notesików. Dzięki. Odpowiedź jest dobra. SHA-512 zostało zaprojektowane, żeby się efektywnie liczyło na 64-bitowych procesorach. Wobec tego one potrafią przetworzyć po prostu dwa razy więcej informacji w cyklu. No i atak z pierwszego dnia dzisiejszej konferencji. Błąd, tak? Z perspektywy zawsze się wydaje głupi. Otóż pojedyncza runda AES nie zapewnia pełnej dyfuzji bitów. To znaczy nie jest tak, znaczy co to jest dyfuzja bitów? Dyfuzja bitów to jest taka własność przekształceń kryptograficznych, że od jednego bitu
wejścia zależą wszystkie bity wyjścia. Tak, tak. Efekt lawinowy, tego typu określenia są w kryptografii stosowane. No i skutkiem był atak o złożoności niedużej, ogarnialnej zupełnie. Pozwolę sobie wejść odrobinkę w głąb. Tak to wygląda, żeby zapewnić dyfuzję bitów w AES-ie, są dwie operacje wykonywane. Pierwsza to jest shift rows. W ogóle może taki jeszcze krok wcześniej. W AES-ie AES przetwarza 128-bitowe porcje informacji i przetwarza je w taki sposób, że je umieszcza w takiej tablicy, przynajmniej na potrzeby wyjaśnienia tego algorytmu, w takiej tablicy 4x4, tak? 16 bajtów, 4 bajty w jedną stronę, 4 bajty w drugą stronę, 16 bajtów po 8 bitów, 128 bitów. Dziękuję. Niestety nie moja. Propsy dla autora. Więc najpierw sobie to przesuwamy, więc jeżeli powiedzmy ten bit, tylko ten jeden byte się zmienił, tak tam wcześniej mam jeszcze z boxa, którego tutaj pomijam, także tak, który jakby tylko pojedyncze bajty przetwarza, natomiast tutaj jest istotny element, że jeżeli tu mamy jeden byte się nam tylko zmienił, to ten byte zostaje bez zmian. Więc ta operacja w pierwszym rzucie nam nic nie daje, ale w drugim rzucie mamy operację mix columns, która jest najpiękniejszą rzeczą w AES-ie, właściwie jedyną taką innowacją tego algorytmu. To jest odrobina magii realizowana jako przemnożenie tych w kolumnach rzeczy przez macierz. Lewostronne przemnożenie przez lewostronny macierz, jakoś tak, że najpierw jest macierz, a później jest wektor, przez który mnożymy. No więc mamy te cztery wektory, dostajemy nowe wartości wektorów, gdzie te wszystkie bity się tam dosyć ładnie mieszają, bardzo przyjemnie osiąga się efekt taki, że w obrębie takiej kolumny Wszystkie bajty wejściowe zależą od wszystkich bajtów wyjściowych. Bardzo, bardzo elegancka rzecz, tak? Więc po tym drugim kroku AES-a mamy taki efekt, że w kolumnach, każda kolumna tak jest ładnie wymieszana. No i tak to wyglądało w StreamHashu czwartym, to znaczy dostaliśmy cztery ładnie wymieszane kolumny zamiast całej ładnie wymieszanej 128-bitowej wartości. Tak? To teraz, jeżeli się cofniemy do operacji, co by było, gdybyśmy tę operację jeszcze raz powtórzyli, tak? Się przesuwa, tak? Tutaj każdy wiersz ma po kawałku z każdej kolumny poprzedniej. I jeżeli byśmy tą operację mix kolumn wykonali jeszcze raz, no to po dwóch iteracjach dostajemy pełną dyfuzję. To znaczy każdy bajt wyjściowy zależy od każdego bajtu wejściowego. No i stąd jakby pierwszy pomysł na stream hasha piątego, to znaczy dwie rundy AES w każdym kroku zamiast jednej, z tego prostego powodu, że zapewniają pierwszą pełną dyfuzję bitów. No i drugi pomysł, jaki przyszedł mi do głowy, który coraz mniej mi się podoba, im dłużej analizuję zagadnienie, to jest zwiększenie wymiaru wektora stanu. To znaczy zamiast liczenia czterech 128-bitowych liczb, można by je było liczyć więcej po prostu. Nawet do 12. I dopiero później na końcu to skracać.
Myślę, że implementacja StreamHasha 5 pojawi się na GitHubie przed końcem roku. Chciałbym to jeszcze troszkę przemyśleć. Chociaż już wydaje mi się, że mam mocne przekonanie, że ten atak da się naprawić, że nie jest to atak, który jakoś fundamentalnie kwestionuje samą ideę rodziny StreamHasha, a jedynie błąd implementacji tego nieliniowego przekształcenia. Trochę wyraźnie przesadziłem z upraszczaniem. Ale też idea jest taka, że to powinno być jak najprostsze, żeby taki efekt osiągnąć, tak? Tak, jeżeli wrócę na sekundkę do kwestii wydajności, tutaj jest różnica w wydajności, powiedzmy do 128. Dlaczego tak dziwnie to wygląda? No bo jeżeli ta finalizacja za każdym razem musi być przeprowadzona, tak? Nawet jak liczymy dla jednego bajtu skrót. Wobec tego dla jednego bajtu, dla dwóch bajtów, dla 4 bajtów, no to jest tak po 100 cykli na bajt, po 1000 cykli na bajt zajmuje wyliczenie tego. Dopiero jak liczymy, jak dochodzimy do kilkuset bajtów, tak, 512, 128 bajtów, no to się nam, te wyniki nam się stabilizują na jakimś tam poziomie. Jaka jest różnica między tym, między jednym a drugim, to jest rzędu między tym szybszym SHA-512 a moim StreamHashem, to jest mniej więcej 12-krotna różnica wydajności. Ja mam pytanko, bo na tym wykresie są funkcje z rodziny SHA-2 wstawione, no to nie jest zaznaczone, a no, konkurs na SHA-3 stety lub nie wygrał Ketzak. Jak on wygląda na tle tych pozostałych funkcji, łącznie ze StreamHashem? No właśnie dlatego się nie przyjął, że nie wygląda lepiej. Że tak jak wtedy, kiedy był wcześniej, bo ten konkurs w ogóle na SHA-3 był mocno wzorowany na poprzednim konkursie na ESA. Tak? Kiedy był konkurs na ESA, to był potrójny DES, to nawiasem mówiąc dalej z dokładnością do ataku tego Suite 32, że blok danych jest za krótki, co nie jest słabością jakby funkcji implementacji, tylko samych założeń tej funkcji, to potrójny DES dalej jest dosyć bezpieczny. Czy nie ma jakichś praktycznych ataków, żeby potrójnego DES-a można było praktycznie atakować, natomiast jest potwornie powolny. Dlatego, że potrójny DES był projektowany do implementacji sprzętowych. On w ogóle nie przewidywał implementacji, znaczy inaczej, przewidywał implementacji programowej, bronił się, żeby się programowo liczyć jak najwolniej w miarę możliwości. Dlatego, że idea była taka, że ci łamiący to będzie rząd amerykański, a ci, którzy będą się próbowali zabezpieczać, to będą jacyś tam szeregowi ludkowie, jakieś słabsze finansowo instytucje w każdym razie. Wobec tego DES był projektowany tak, żeby implementacje sprzętowe były szybkie w miarę możliwości, a implementacje programowe były w miarę możliwości wolne. Tam są takie operacje. Zamiana bitów miejscami, które się bardzo, bardzo nieprzyjemnie implementują programowo. Więc w momencie, kiedy powstał, był algorytm projektowany AES, to główną motywacją wcale nie było to, żeby on był bezpieczniejszy, tylko główną motywacją było, żeby był szybszy. No i faktycznie ten efekt się dało osiągnąć. Jest dużo, dużo szybszy. AES od potrójnego DES-a, nawet w implementacjach programowych bez dopalacza sprzętowego, które w tej chwili mają procesory obecne. Jakby w tej chwili współczesne procesory, zarówno intelowe, jak i ARMy są wyposażane w instrukcje AES-a sprzętowo liczące rundy AES. Z Ketzakiem, jak rozumiem, nie udał się ten zabieg przyspieszenia. A z Ketzakiem ten zabieg przyspieszenia się po prostu nie udał. Dokładnie tak i dlatego taki problem jest z adopcją tego algorytmu, że on jest porównywalny, ciut wolniejszy chyba nawet. No, tak jak ja mam takie spostrzeżenie, że największą zaletą Ketzaka jest to, że nie jest oparty na Merkle-Damgardzie i jak tam kiedyś się mleko rozleje bardziej, to mamy coś w zanadrzu.
Tak, tak, tak. Dokładnie taka była intencja, żeby wymyślić coś, co nie będzie oparte. I z tą myślą zresztą też był zgłoszony StreamHash pierwszy do tego konkursu, jako coś, co nie jest oparte na Merkle Damgardzie. Tak, to jest sponge, gąbka. To też bardzo, bardzo ciekawy pomysł, taki nieortodoksyjny, inne rozwiązanie, inne podejście do budowania funkcji skrótu. Dzięki. No więc tak, tutaj mamy 12-krotne przyspieszenie. Wracając do mojego pomysłu, jeżeli by nam się dało, jeżeli byśmy wprowadzili dwie rundy AS w każdym kroku, no to dostaniemy w najgorszym wypadku, będziemy tylko 6 razy szybsi od dotychczasowych funkcji, co jest dalej niezłym rezultatem. Także jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o perspektywy wydajnościowe. Natomiast to, co jest moją większą chyba troską jednak dużo, to kwestia oceny bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś by był w stanie wymyślić jakiś atak, który w tej poprawionej wersji, która się niebawem ukaże, dałoby się zastosować, to byłoby to wartościowe. Jeśli chodzi o implementację, w tej chwili obecna implementacja StreamHash 4, no i ta najbliższa implementacja StreamHash 5, ona wykorzystuje te sprzętowe instrukcje AES-a. Być może warto by było, gdyby ktoś poświęcił trochę czasu i zaimplementował jakąś w miarę możliwości odporną na ataki side channel implementację na czystym C, a może też na ARMA. No tyle mi przychodzi do głowy, jeżeli ktoś jeszcze jakiś pomysł ma na inne platformy, na których można byłoby to zaimplementować, to też byłoby to wartościowe, gdyby ktoś miał ochotę się przyłączyć. No tam ze dwa różne były w armach rozwiązania do AES-a sprzętowego, przynajmniej jako koprocesory takie, albo jako... Tak, mam na myśli tylko które ARMy, bo ARM jest dość szeroką rodziną procesorów i jakiego kalibru Cię interesują? Myślałem przede wszystkim o 64-bitowych ARMach, bo to jest to co jakby wchodzi. Rozumiem. ARM 64 architekturze. No, ogólne pytanie, skąd pomysł na bawienie się w to i jeżeli dobrze pamiętam, to też... Masz na koncie algorytm szyfrujący. Czy to takie hobby, czy myślisz, że coś z tego wyjdzie? Znaczy, bo wydaje mi się, że jesteś chyba jedyną osobą z Polski, która tak poważnie jakby, albo nie znam, do tego się przykłada i jakby te pomysły nie zostały odrzucone na etapie aplikacji do różnych konkursów twoje, więc zakładam, że nie są złe. Tylko pytanie w ogóle, skąd pomysł na takie, nie wiem, hobby, czy to pomysł na coś więcej? Nie, szyframi się nie zajmowałem. To chyba musiałem pomylić. Słucham? To chyba musiałem pomylić albo z innym konkursem na hasz europejski? Brałeś w tym udział? Nie. Funkcjami skrótu się tylko zajmowałem do tej pory. Dlaczego pomysł? No bo to jest ciekawe. Jak chyba ze wszystkim, tak? Znaczy ja w ogóle w pierwszy slajd, kiedy opowiadałem o sobie, to nie powiedziałem, gdzie jestem zatrudniony, w przeciwieństwie do chyba wszystkich moich poprzedników na tej konferencji, albo prawie wszystkich. Wystarczająco dużo rzeczy mam, którymi się zajmuję poza pracą, żeby was zanudzić, że już nie potrzebuję wam o pracy opowiadać, chociaż oczywiście też szukamy pracowników, wszyscy szukają. Dziękuję. To nie wiem, może czy tak opowiedziałem o funkcjach skrótu, o konstrukcji Merkle-Damgarde, o funkcji StreamHash. Czy ktoś jeszcze chciałby jakieś pytania zadać? Mamy trochę czasu, kilka minut mamy jeszcze. Dobrze. Myślę, że zastanawiam się poważnie nad zrobieniem jakichś koszulek na kolejny rok. Na razie mam jeszcze notesiki.
Nie, zupełnie serio, bardzo sympatyczne notesiki, bardziej kompaktowe niż w zeszłym roku. Jakby ktoś miał ochotę, to są jeszcze do wzięcia, jeszcze zostały. Dziękuję ślicznie. Ja mam kolejne pytanie, słuchajcie. Czy wiecie o tym, że e-Tunel jako jedna z naprawdę niewielu aplikacji typu Stealth jest niewykrywana przez firewall nowej generacji? Także to są kolejne wielkie prawa dla mnie. Zrobiłem sobie śliczne nowe wizytówki w tym roku. Jakby ktoś miał ochotę, to kładę. Dobrze. Dla tych, którzy nie używali jest tunela, wychodzi na to, że większość sali nie podniosła ręki, może już tak po prostu ciężko jest. To jest tunel, to jest takie proxy, które z jednej strony się łączy, może odbierać połączenia po zwykłym TCP, a nawiązywać połączenia na wskazany adres po TLS-ie, albo w drugą stronę. Odbierać połączenia po TLS-ie, a łączyć się, to jest ten domyślny tryb zresztą pracy, a łączyć się do TCP. Tak, to jest sytuacja taka, kiedy mamy jakiś legacy code, który, nie wiem, na mainframe chodzi, nie mamy do niego kodu źródłowego, a ludzie, którzy pisali ten kod źródłowy, już nie żyją. I potrzebujemy go wystawić w internet. No to dołożenie do tego szyfrowania z uwierzytelnieniem kryptograficznym i tak dalej można zrobić w ciągu minut, nie przestaje być zadaniem niewykonalnym. Tak normalnie w przypadku, kiedy byśmy nie mieli implementacji SSL-a, TLS-a w aplikacji, to klasycznym rozwiązaniem było, no, trzeba wziąć źródło aplikacji i wszystkie sieciowe komendy zmienić na komendy biblioteki naszej SSL-owej czy TLS-owej. Tutaj można to przy pomocy proxy dodać w sposób dosyć łatwy. Albo mając dostęp do CERT-a wstawić się w ruch. Tak jest. Znaczy to, co mówiłem, albo mając dostęp do certyfikatu, zrobić w praktyce man in the middle, jak potrzeba. Tak, jest to zdarza mi się przy pentestach używać tego do man in the middle. Tak, być może warto by było, jeżeli by tam ktoś chciał zasponsorować jakieś automatyczne generowanie certyfikatów podpisanych przez dane CA, tak, to takie rzeczy są w zasięgu. Zresztą kod, znaczy idea jest taka, że no trochę robię biznesu też w oparciu o ten produkt. Produkt jest free, ale czasami zdarza się, że jakaś firma używa tego w takim zastosowaniu, że chciałaby mieć wsparcie techniczne, które już nie jest free, albo chciałaby mieć jakieś właśnie feature'y typu nie wiem, tam HP na przykład swego czasu zamówiło ode mnie, żeby do Estunela dodać OCSP, weryfikację, no, tego typu rzeczy. Bo akurat potrzebowali tego do dostępu do swojego LAN-u. A programista jeszcze żyje. Więc tak, więc pytanie było, czy dodałem to do repozytorium tego, które jest publicznie dostępne, czy tylko zrobiłem to dla jednej firmy, jakieś prywatne, oddzielne. Więc staram się namawiać klientów, żeby te funkcje, które dodają, żeby były publicznie dostępne, co dla community jest w oczywisty sposób wartościowe, dla klientów jest wartościowe w ten sposób, że mają update'y do tej swojej funkcjonalności, że nie mają forka jakiegoś swojego prywatnego, co oczywiście też jest możliwe, jeżeli tego używają wewnętrznie, albo jakby, co też się zdarza, czasami kupują licencję, która by nie była GPL-owa. Dlatego. Więc to w tym wypadku odniosłem sukces. Prawie zawsze mi się udaje sukces. Kilka miałem takich przypadków, że klienci sobie zażyczyli, żeby im to sforkować i żeby mieli coś tylko na wyłączność, jakiś kawałek kodu. I mam nadzieję, że tego żałują. Szczerze. Jest Państwa jeszcze? Może ze trzy takie przypadki miałem.
Okej. To dziękuję w takim razie jeszcze raz.